Ostatnio w komentarzach prosiliście mnie, abym przygotował utwór Dorosłe Dzieci zespołu Turbo, a więc zaczynamy! Dziękuję wszystkim patronom Akademii Gitary, bo to właśnie dzięki waszemu wsparciu mogę robić to, co kocham najbardziej. Aby dobrze zagrać ten utwór, koniecznie złap szyjkę gitary w tak zwany klasyczny sposób. Zobacz, jak to zrobić. Aby złapać klasyczną pozycję lewej dłoni, przyłóż kciuk z tyłu gryfu na połowie jego szerokości, a następnie wygnij nadgarstek do przodu i przyłóż palce do strun, tak jak na filmie. Następnie musisz przyłożyć palec serdeczny do siódmego progu na strunie D4, palec wskazujący do piątego progu na strunie G3 oraz mały palec na ósmym progu struny B2. Gramy teraz od piątej do drugiej struny, po kolei dźwięki, kostkując je w dół. Teraz po kolei gramy trzy struny, takie jak czwarta, trzecia, druga. Jeszcze raz. Jak widać, wszystko kostkuje w dół. I teraz uwaga, końcówka riffu wygląda tak. Widać było, że mały palec z ósmego progu na drugiej strunie przesunął się o jeden próg mniej, czyli na siódmy próg, na te ostatnie dźwięki. Teraz słychać było takie nagłe przyspieszenie kostkowania, które należy zagrać w sposób następujący. Gramy w dół, w górę, w dół, czyli od najcieńszej do najgrubszej struny w tym układzie gram dół, góra, dół. Jeszcze raz. Cała ta końcówka riffu. Jak widać, szybko musimy przełożyć ten mały palec. Jak widać, zagranie tego utworu nie należy do karkołomnych wyczynów, w związku z czym pozwól, że przejdziemy teraz do sekcji mojego grania razem z tabami. Dzięki temu, że na gitarze możesz znaleźć te same dźwięki w różnych miejscach na gryfie, mogłem przygotować dla ciebie dwie wersje tego samego riffu zagrane w innych miejscach na gryfie. Okazuje się, że ten oto akord, który pokazywałem na początku, możesz przesunąć w inne miejsce na gryfie. Aby go złapać, musisz przełożyć środkowy palec na drugi próg struny trzeciej, palec wskazujący na pierwszy próg struny drugiej oraz mały palec na trzeci próg struny pierwszej. I tak jak wcześniej, musisz przesunąć o jeden próg w lewą stronę dźwięk najcieńszej struny w tym układzie na samą końcówkę riffu. Resztę gramy tak samo, tylko uderzamy inne struny. Zamiast od piątej do drugiej, to gramy piątą pustą strunę oraz trzy najcieńsze. Koniecznie kliknij w to wideo, jeśli chcesz nauczyć się następnych, najlepszych polskich riffów. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!